media głównego nurtu dla mnie kompletnie nie istnieją. Teraz to już jednak Stany upadną, dolar upadnie, musi to upaść. Ludzie, którzy są na tym rynku, w stosunku do ludzi, którzy mogą teraz nagle inwestować, już nie zakładając sobie konta na giełdę w krypto, to jest jakiś ośmiokrotnie większy potencjał. Za zgodami stoi gigantyczny kapitał, no bo znowu mówimy BlackRock, Fidelity. Jak myślisz, czy wygra Elon te wybory, czy nie? Bo... Widziałem taki duet. Czy zagłosowałbyś na ten duet? I był właśnie Trump razem z Elonem. Słyszymy, że jest koniec dolara. Jak dla mnie, szybciej upadnie złotówka, szybciej upadnie euro, na pewno szybciej upadnie peso po raz kolejny. Bo Bitcoin wydaje się prostym aktywem, 3 lata do góry, rok w dół i tak to w sumie od początku leci. Tak, i tak od 9 lat. No właśnie, ale teraz... Zawsze chciałem wiedzieć, co różni ludzi najlepszych w swoich dziedzinach od całej reszty. Postanowiłem, że po prostu zapytam ekspertów, jak oni to robią. Biorę zatem Rolls-Royce'a i ruszam na spotkanie z prawdziwym mistrzostwem. Nazywam się Maciej Wieczorek, a ten program to Ekspert w Rolls-Royce'ie. Cezary Głuch, zwany Traderem 21. Jeden z najbardziej znanych w Polsce specjalistów od inwestowania w akcje i kruszce. Milioner realizujący marzenie o spokojnym życiu na Majorce. Twórca popularnego bloga independenttrader.pl. Ruszajmy! Witam Was serdecznie, tutaj Maciek Wieczorek i nowy odcinek Eksperta w Rolls-Royce'ie. A dzisiaj człowiek, który był tu, ale nie tu, ze 3 miesiące temu, kiedy rozpoczynaliśmy ten format, to zaczęliśmy go od Tradera 21. No i obiecałem, że jak najszybciej, gdy tylko będzie możliwość już zrobić to nie online, tylko faktycznie w Rolls-Royce'ie, no to zrobimy. No i oto jesteś, więc witam Cię teraz oficjalnie. Cześć, dzięki za zaproszenie. A dla Was informacja, dlaczego dzisiaj jest wywiad, kiedy na tym kanale zazwyczaj to w czwartki wchodzą odcinki. No informacja, czy raczej wyjaśnienie jest takie, że opublikowaliśmy w czwartek wywiad z Jackiem Walkiewiczem, który był w nowej formule. Po cichu, a nawet głośno liczyłem, że ta formuła spowoduje, że uzyskam bardzo dużo wolnego czasu. No ale niestety spotkało nas coś znacznie gorszego niż hejt, bo hejt, no to jest spoko sprawa, tak? Przychodzi patus i gada głupoty, więc nie trzeba się tym przejmować. Natomiast spotkało nas coś znacznie gorszego, czyli zawód. Zawód ze strony widzów i to stałych widzów, którzy w zasadzie jednogłośnie stwierdzili, że słabe to jest, jak ja tam gdzieś z mikrofonem nie widać mnie i tak dalej, że to zabija formułę i tak dalej. No więc jest coś takiego w przedsiębiorczości jak agile, zarządzanie agile, czyli że szybko dopasowujesz się do zmian, do tego co trzeba, więc oto jestem, wracam przed kamerę, chcąc nie chcąc, ale jednak na szczęście dzisiaj będziemy się na pewno dobrze bawić. To tyle z mojej strony i tego zbędnego pitolenia, ale teraz już do rzeczy. Pierwsza rzecz, taka bardzo prozaiczna, bo Polacy, podobno połowa z nich nie ma oszczędności, Amerykanów to jeszcze więcej nie ma oszczędności, żyją od pierwszego do pierwszego, ale gdy ktoś już postanawia zbudować sobie poduszkę finansową i mieć oszczędności, to pytanie brzmi, w czym powinien ją mieć, skoro wiemy, że polski złoty to jest waluta, która średnio ma się na przestrzeni dziejów, że tak powiem. No i w zasadzie, tak sobie przygotowując się do dzisiaj, przejrzałem sobie takie wykresy maksymalne z ostatnich 20-25 lat, PLN do USD, do EUR, do CHF i tak naprawdę jedyny z tych wykresów, który był budujący, to był PLN do CHF, w sensie tylko nasz kochany franek okazał się przechodzić próbę czasu tak, że jak ktoś 10, 17, 24 lata temu budował swój portfel frankowy, to dzisiaj jest zadowolony. Jak ktoś budował dolarowy, eurasowy, no to w sumie równie dobrze mógł trzymać złotówki, w zależności oczywiście tam od fluktuacji w danym momencie, ale czy to oznacza w takim razie, że powinniśmy mieć poduchę finansową we frankach szwajcarskich? To zależy. Już mi się podoba. Nie, ale generalnie jeżeli spojrzymy w długim terminie, to frank jest absolutnie najwolniej dewaluowaną walutą. To starczy odnieść na przykład do złota. Jak na przykład widziałem takie mega fajne grafiki, ile dało złoto zarobić na przykład w ostatnich 10 latach, czy 20 latach, 30, w odniesieniu do różnych walut i ściągnięte to do ujęcia jednorocznego, to zawsze te zwroty we franku szwajcarskim były najmniejsze i to było mniej więcej 6,5% rocznie. W innych walutach, na przykład dolar, euro, złotówka, to było powiedzmy 10,5, 11. No jakieś tam bardziej egzotyczne, jak nie wiem, rupia indyjska, to było 14. I to pokazuje, że tak naprawdę w długim terminie złoto jest absolutnie nadrzędną walutą.
nie zachęcam absolutnie, żeby ktoś, nie wiem, 100% kapitału sobie trzymał w złocie, bo uważam, że to byłaby głupota, bo nie jesteśmy w stanie wszystkiego przewidzieć i trzeba policzyć, rozłączyć te rzeczy. Jeżeli chodzi o poduszkę powietrzną, taką powiedzmy na wypadek, nie wiem, zachoruję, stracę pracę, to uważam, że przynajmniej połowę tego powinniśmy trzymać w lokalnej walucie, mimo że nie mamy o niej dobrego zdania. Ale chodzi o to, żeby uniknąć takiej sytuacji, że oszczędzamy, przykładowo kupujemy sobie te franki i w pewnym momencie złotówka nam się nadzwyczaj umacnia, czyli mamy taniego franka i wtedy go trzeba spieniężyć. W długim terminie absolutnie frank jest dużo lepszym rozwiązaniem niż złotówka. Dużo lepszą od franka jest złoto, tak jak powiedziałem. Natomiast jeżeli chodzi o tą poduszkę, czyli powiedzmy pokrycie wydatków naszych w perspektywie 3, może 5, 10 miesięcy, to lepiej jednak to trzymać, wydaje mi się, w lokalnej walucie, mimo że mam o niej złe zdanie. Odnośnie tych oszczędności, tu się z Tobą zgodzę, że rzeczywiście większość Polaków nie ma żadnych oszczędności. W Stanach to już jest w ogóle masakra, jak powiedziałeś. Ale z drugiej strony są ludzie, którzy mają pewne oszczędności i to są łącznie ponad 2 biliony złotych, które są trzymane gdzieś tam na lokatach, na jakichś kontach oszczędnościowych i tak dalej. To pokazuje, że Polacy nie mają wiedzy inwestycyjnej, nie wiedzą po prostu, co z tymi pieniędzmi zrobić, bo albo trzymają to na lokatach, albo kupują za to nieruchomości, które tam dobre wyniki dawały w ostatnich latach. Po pierwsze, ze względu na niskie stopy procentowe, które tam mieliśmy w latach 15-20. Później ze względu na napływ Ukraińców i te nieruchomości, no fajnie dało zarobić, ale są po prostu drogie. Więc odpowiadając na to pytanie, co można z tym zrobić? Pierwsza rzecz, ja przynajmniej nie inwestuję w rzeczy, w które się nie znam. Przed 15 rokiem nie miałem w ogóle surowców. Wchodź się na przykład na krypto, w 17 roku stałem z boku, mimo że wiele osób tam zarabiało, część potraciło, pewnie większość. Ludzie nie potrafią zgarnąć zysków i wyjść na koniec. Ja stałem z boku, natomiast dzisiaj mam kilka takich trzonów. Największym są ciągle metale szlachetne, złoto w formie fizycznej, srebro w formie fizycznej, spora część w magazynach bezcłowych, bo tak jest po prostu taniej, bezpieczniej niż w Szwajcarii, w Zurichu, czy tam pod Zurichem w Kloten. Mam trochę akcji spółek wydobywczych. Ze względu na to, że spodziewam się w perspektywie roku, półtora, znacznego wzrostu inflacji, mam ciągle sporo surowców. Natomiast moje ulubione to jest uran, który już dał kupę też zarobić. Jest miedź. Ze względu na to, że mamy jednak tą transformację energetyczną, czy ona ma większy sens, czy nie, niech sobie każdy oceni, ale jednak produkuje się coraz więcej tych silników elektrycznych. Do energii z wiatru potrzeba ciągle bardzo dużo miedzi. No i wszystko wskazuje na to, że 2024 rok będzie pierwszym rokiem, w którym będziemy mieli od dawna deficyt na rynku miedzi. Więc już te ceny się fajnie realizują. Więc ekspozycja na miedź surowców jak najbardziej powinna być. Jeżeli chodzi o surowce rolne, tu się zastanawiam, czy trochę nie obniżyć ekspozycji, bo one są trochę takie nieprzewidywalne. Mamy niskie ceny surowców, w pewnym momencie dochodzi do wybicia i warto się skeszować, wejść przy niskich cenach, ale później nie wiadomo, czy dojdzie do odbicia za rok, a może za półtora, a może za dwa. Mam bardzo mieszane zdanie teraz odnośnie rejtu, dlatego że wiele z nich jest tanich. No bo jak masz wysoki koszt kredytu, no to jednak w większości krajów nieruchomości obrywają, bo spora ich część jest zakredytowana. Wysokie stopy też obniżają troszkę wydolność gospodarki, więc część firm bankrutuje, część nie stać na płacenie tak wysokich czynszów, jak płacili wcześniej. I one są już po fajnych spadkach, ale tu tak bardzo selektywnie podchodzę do rejtów, czyli na przykład z bazy danych, czy powiedzmy skrytki depozytowe, schowki takie, self-storage. Wieże na przykład telekomunikacyjne, czy światłowody. Na to wszystko są rejty, czyli już może niekoniecznie galery handlowe, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, w których ten handel taki detaliczny umiera, ale też umiera dlatego, że tam było nabudowane dwa razy więcej powierzchni handlowej w przeliczeniu na osobę niż na przykład w Europie, Australii, Kanadzie, czyli w podobnie rozwiniętych gospodarkach. No i co tam jeszcze? Kryptowaluty w tym momencie u mnie stanowią po korekcie około chyba 21%, może 22%, z czego już odwróciłem proporcje. Teraz mam więcej w Etherze, mniej w Bitcoinie.
No i w gotówce tam jakieś kilkanaście procent. Także jak widzisz, dywersyfikacja. Mhm. Kilka wywiadów miałem w tym roku, czy pod koniec zeszłego, to w każdym podkreślałem, że... Bo dostawałem pytanie, co twoim zdaniem będzie tym aktywem najlepszym? No i w każdym w zasadzie odnosiłem się do kryptowalut, że uważam, że one mają największy potencjał, ale zobacz, że ten potencjał to jest u mnie udział to jest 20%. Mhm. Więc absolutnie nie szaleję, tak jak niektórzy, tylko krypto, albo tylko złoto, albo w ogóle będzie masakra i tylko gotówka. Mam też sporo akcji. Sporo to może jest nadużycie, ale mam fajną ekspozycję na Polskę. Akurat polska giełda dała bardzo, bardzo fajnie zarobić, Japonia tak samo. Polskę zastanawiam się, czy stopniowo nie redukować, bo nie podoba mi się sposób, w jaki jesteśmy pchani do tej wojenki. Mm-hmm. No właśnie, bo to jest, bo jakby to temat wojenny wpływa na każdą inną inwestycję, zwłaszcza jak ktoś ma te majątki w Polsce budowane, więc zanim przejdziemy do konkretnych różnych form inwestowania, to o tą wojnę chciałem zapytać, ponieważ ja mam tu o tyle mieszane uczucia, że ja mam wrażenie, coraz bardziej się do tego przekonuję, że to jest jakaś akcja propagandowa z tym wszystkim, że to nie jest tak, że faktycznie ktoś tam, prezydent z premierem, skądś tam wrócili, ktoś im tam powiedział, że jakieś tajne plany czyjeś wyszły, że faktycznie pojutrze tu po prostu ruskie tanki będą nam jeździły po Krakowie w tym wypadku, bo jakby forma agresywności tego przekazu bardzo mi przypomina czas pandemiczny, a jak przekaz jest agresywny, no to znaczy, że na siłę się go chce po prostu wtłoczyć ludziom do głowy, czyli no, niekoniecznie on musi być prawdziwy, więc zacząłem się po prostu zastanawiać, czy to naprawdę o to chodzi, czy może o to na przykład, że po pierwsze Ukrainy ludzie już nie chcą wspierać, ale jakby tak ich przestraszyć, że jednak jutro ruskie tanki przyjadą, no to znowu wrócimy do tego i że dobra, to jednak wspierajcie, żebyśmy my nie musieli się zaraz bić, to bierzcie już te nasze pieniądze i te nasze czołgi, my chcemy mieć spokój. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, Polska ciekawe miejsce do życia również dla ludzi opuszczających swoje kraje, które nie wiem, znalazły się w złym miejscu na mapie na przykład. Na przykład w środku Palestyny, która do końca ich nie lubi. I tak sobie myślę, że też gdybym był jakimś mocodawcą takich ludzi, z których tam tysiące chciałoby mieszkać w fajnym miejscu, a Polska jest jednym z lepszych miejsc do życia według mnie, to fajnie by było najpierw przestraszyć tych Polaków, że tu w zasadzie nie kupujcie na przykład nieruchomości albo takich rzeczy, które tu stoją, bo one nie będą jutro stały, bo jutro wybuchną wszystkie. Więc ja przyznam szczerze, nie wierzę w ten wojenny kierunek. Uważam, że to jest jakaś akcja propagandowa, która ma całkiem coś innego przynieść. No ale oczywiście czas pokaże. A jak ty uważasz, że faktycznie jutro będzie opór i ciśniemy na Kijów, czy o coś tu jeszcze może chodzić? Ciekawe. Mam nadzieję, że masz rację, że do niczego nie dojdzie. Ale no, jak słyszę zapowiedzi takich europejskich polityków, że Polska nie razem z Francją powinna wysłać jakieś wojska na Ukrainę. Uwaga, przypominam, że cały dzisiejszy odcinek, a tak naprawdę najważniejsze elementy, te najbardziej rozwojowe, te, które ty możesz zastosować w swoim życiu, zostały przez nas spisane do PDF-a, którego zupełnie bezpłatnie możesz pobrać pod tym nagraniem. Także jak wejdziesz w opis tego filmu, znajdziesz tam linka do tego PDF-a, możesz pobrać i już za minutę możesz sobie to nawet wydrukować, albo powiesić na lodówce, albo ustawić na tapetę w komputerze i po prostu powtórzyć kluczowe elementy dzisiejszej rozmowy. Może od razu na Moskwę. Podbijmy ich, to rozwiąże problem. Podbijmy Rosję. Tydzień załatwimy wszystko. No. Weźmiemy babcię z tymi słoikami, co będą te wszystkie drony rozwalać rosyjskie i mamy to. Dokładnie, także ja się boję osobiście tego typu skrajnie głupich zagrań, dlatego że gdyby się okazało, że polskie wojsko zostanie wysłane na Ukrainę, no i zaczną się tam naparzać z wojskiem rosyjskim, no to być może, gdyby Rosja odpowiedziała, to kraje natowskie nie będą zobligowane do stanięcia po naszej stronie, no bo jakby nie było, ktoś może powiedzieć, no dobra, ale tutaj Polaczki poszaliliście za bardzo na Ukrainie, więc macie za swoje. A Niemcy absolutnie nie chcą żadnego konfliktu, chcą handlować dalej z Rosją, chcą taniej energii, chcą wspierać swój biznes motoryzacyjny, który kuleje bardzo od ostatnich 2 lat, a jak wiemy, no ten przemysł bardzo, bardzo ciągnie i gospodarkę niemiecką i pośrednio też troszeczkę polską. Także dla mnie, jako dla inwestora, polski rynek, na przykład akcyjny, jest bardzo dobrze wyceniony.
mimo tych wzrostów, zwłaszcza małych i średnich spółek, które tam miały miejsce na przestrzeni ostatnich półtora roku, dwóch lat, nie, to ryzyko geopolityczne, no to okazuje się, że coś, co jest tanie, jest bardzo perspektywiczne, no może być jeszcze tańsze. Ostatnio analizowałem różne rynki geograficznie i na przykład Korea też fajnie wyglądała, południowa, ale jak już spojrzysz na mapę, no to od północy mamy Koreę Północną, która jest po stronie Chin, Rosji, a z drugiej strony mamy i Chiny, i Rosję. Mhm. Więc mimo, że jest fajny kraj, dobrze uzbrojony, mają fajne technologie, no to raczej tam nie zainwestuję. Mhm. Także biorę pod uwagę też taki scenariusz, że ktoś na górze zaplanował zadymę na terytorium Polski, bo jest jeszcze jedna bardzo, bardzo ważna rzecz z punktu tych na pracę mocodawców na górze. Zobacz, jak weźmiesz, przyjrzy się praca nad CBDC, czyli tym cyfrowym pieniądzem emitowanym przez banki centralne. No straszne cholerstwo, ale ludzie tego nie rozumieją. Mogą ci wyłączyć w każdym razie dostęp do portfela, mogą ci decydować o tym, czy ci zabierzemy trochę dzisiaj, trochę jutro, a może wszystko, bo jednak za mało wydajesz, albo nie wydajesz na te rzeczy, które my ci każemy. No to prace są bardzo posunięte do przodu. Mniej więcej tam 97-98% globalnych gospodarek i Polski tam nie ma. A Polska jednak jest no, dosyć istotnym krajem pod względem no, powiedzmy, czy to siły nabywczej, czy liczącym się na arenie międzynarodowej. No i z jakichś przyczyn tam Polski nie ma. Nie dlatego, że NBP jest leniwe, bo NBP realizuje dokładnie taką samą politykę jak największe inne banki centralne. Czyli jak po pandemii zerowe stopy procentowe na świecie, to Polacy tak samo. Jak do dróg wszyscy, Polacy tak samo. Teraz mamy inflację tam niecałe 2%, a stopy są dużo wyżej, czyli mamy ten okres mniej więcej 10% historii w czasie, kiedy mamy wyższe stopy procentowe niż inflację. Więc NBP po prostu realizuje dokładnie taką samą politykę, jak można powiedzieć, narzuconą z Banku Rozrachunków Międzynarodowych. Więc mam taką teorię, można się z niej śmiać, można do tego bardziej poważnie podchodzić, że ktoś zdecydował, że za jakiś czas, kiedy w Europie zostanie wprowadzony cyfrowy CBDC, no to Polska zostanie też włączona do tego układu. Ale jak badania pokazują, takie rzetelne, no to Polacy są przeciwni wprowadzeniu euro, przeciwni zabieraniu gotówki czy dalszemu obniżaniu limitów i tak dalej. No i żeby wdrożyć tak, wprowadzić takie euro, no to trzeba wywołać jakąś zadymę. A przykładowo w momencie, kiedy doszło do wojny na Ukrainie, no to hrywna tam tąpnęła, mówię już o tej pierwszej, powiedzmy, w 15 roku, no to hrywna tąpnęła o 70% względem innych walut, czyli masz od razu dolara, euro razy 3. Stopy procentowe tam im podnieśli z 7% do 30% i dopiero wtedy zaczęli hamować tą paniczną ucieczkę od waluty. Więc gdyby doszło do jakiejś nawet niedużej wojenki u nas, to panika na rynkach finansowych mogła być na tyle duża, że ktoś stwierdzi, no zobaczcie, no ten złoty, no nie da się tutaj trzymać oszczędności, musimy przyjąć euro, bo inaczej, no to w ogóle katastrofa będzie. I to jest coś, co moim zdaniem przemawia za takim scenariuszem. Nie chodzi o konflikt, w którym giną ludzie. No, czy to po stronie rosyjskiej, czy to ukraińskiej, zginęło pewnie już ponad 100 tysięcy ludzi. Wystarczy, że zginie kilkanaście osób, ale rzeka wyleje czerwoną wodą. Tak dokładnie. Pamiętasz te piękne nagrania, nie wiem, mamy 20 worków ze zwłokami, a jeden pan pożywił się i pali przy okazji. No, w mediach możesz wszystko pokazać w odpowiedni sposób, był jakiś taki fajny film, Fakty jak ty. Akurat tam to odnosiło się do konfliktu na Bałkanach, ale polecam obejrzeć. W każdym razie, gdyby zginęło kilkanaście osób, a świat obiegłyby nagłówki, że Polska została zaatakowana przez Rosję, to kapitał będzie błyskawicznie stąd uciekał. Bo ludzie nie będą wiedzieli, czego można oczekiwać. Jak jest wojna, no to nie jesteś w stanie przewidzieć, czy ktoś tam jakąś większą czy mniejszą bombkę zrzuci, czy jednak dwóch panów usiądzie do stołu i się dogadają. Także tego się trochę boję, właśnie w konsekwencji tego, że wszystkie kraje naokoło, 97-98% światowego PKB ma zaawansowane prace w kontekście CBDC, a to już klasyk mówił, że to banki centralne sterują światem, a nie tam politycy. Kreujesz pieniądz, to nie musi cię interesować, kto stanowi prawo. No ciekawy case, bo dosłownie tydzień temu kolega chciał kupić anonimowo
złotą monetę, więc żeby kupić anonimowo, ale wysyłkowo, żeby było jeszcze bardziej anonimowo, no to, to chciał zapłacić przekazem pocztowym i się tak oto dowiedział, że powyżej 4,5 tysiąca złotych w Polsce przekazy, żeby zrobić, trzeba pokazać dowód do spisania. No. Także skończyła się anonimowość, a ja pamiętam takie case'y, że się kilkadziesiąt koła dało przelać przekazem nawet. A. Także widać, że to idzie, że rzeczywiście w tę stronę. Zresztą choćby to, że opłaty za bankomaty rosną, za wypłaty, za wpłaty, za wszystko tak naprawdę, co jest związane z gotówką. Także... Jest trend zniechęcania ludzi do gotówki. Mhm. Nie chodzi o to, że ktoś ma coś do ukrycia, ale chodzi o to, że żeby ludzie nie protestowali, żeby ślepo się godzili na to, co władza zdecyduje. I dobrym case'em, wartym przypomnienia stokroć jest Kanada, gdzie ludzie uważali, że żyją w demokratycznym kraju do czasu, kiedy nie zaczęły się protesty przeciwko obostrzeniom covidowym i rząd francuski, kanadyjski, nie uderzył w protestujących. Okej, im się dostało, ale dodatkowo uderzył we wszystkich, którzy wspierali protestujących. Masz programy do rozpoznawania twarzy, szybko ci identyfikujemy, a później ci zamykamy, zablokujemy dostęp do konta. Oczywiście sąd stwierdził, że było to niekonstytucyjne, ale po jakim czasie? Ludzie się przestraszyli, ludzie nie mogli dokonywać zakupów i byli wyłączeni całkowicie. I w momencie, kiedy masz gotówkę, dasz sobie radę. Jeżeli nie masz gotówki, no to masz rzeczywiście problem. Bo możesz być nie w stanie, nie wiem, zapłacić za wodę, za energię i ci ją odetną. Nie możesz kupić żywności, nie możesz kupić lekarstw. Czy ktoś za to odpowiedział? No nie, no. Trudeau już powinien dawno wisieć dla przykładu, ale no Trudeau jest człowiekiem Klausa Schwaba i forsuje się go tak jak kolejnych innych ze szwajcarskiej stajni. No i właśnie, a wtedy w to całe szwajcarskie towarzystwo na białym koniu wjeżdża pewien pan, który będąc u nich w gości jednak im wygarnął, że robią rzeczy nie tak jak trzeba i że są trochę jednak umysłowo poryci. Czyli mówię oczywiście o panu Milei, prezydencie Argentyny, zdeklarowanym libertarianinie, który to przecież ostatnio zwolnił już 50 tysięcy urzędników, niedługo kolejnych 75 tysięcy idzie pod młotek. No i autentyczna historia, protestuje tysiące byłych pracowników Urzędu Walki z Ksenofobią i Rasizmem, którzy dostawali hajsy normalnie z pieniędzy budżetu, żeby takie coś tam, siedzieć tam i nie wiadomo co, i walczyć z rasizmem w Argentynie. Więc ja jak berety. Także, a tylko on zyskuje jeszcze większe poparcie dzięki temu, jak ludzie widzą no absurd całej tej sytuacji. Więc czy myślisz, że taka postać może z drugiej strony, czemu on w ogóle może tym wszystkim globalistom wygarniać i to jeszcze w Davos przed ich twarzą, może im gadać, że wy jesteście chorzy, że wymyślacie jakąś sztuczną ekologię, niszczycie gotówkę, tworzycie fikcyjną ekonomię, która nie ma prawa działać i tak dalej, i tak dalej. Czemu mu wolno? Nie wiem. Chciałbym znać odpowiedź na to pytanie, ale Milei pochodzi też z tej samej stajni, nazwijmy to, do Klausa Schwaba. Być może zbyt mocno doświadczył tych wszystkich dobrodziejstw socjalizmu w Argentynie. Dla przypomnienia, po II wojnie światowej Argentyna była najbogatszym krajem na świecie. I 20 lat to trwało, a później poszli w kierunku socjalizmu, faszyzmu. No i generalnie co 10 lat kraj praktycznie bankrutował. Było w nim tragicznie. Do władzy dochodzili libertarianie, bo ludzie widzieli, że socjalizm nie działa. Po czym gospodarka się zaczynała fajnie znowu rozkręcać, no ale chciwość wśród społeczeństwa się budziła znowu i znowu chcieli wyższych podatków, więcej socjału i tak dalej, a on naprawdę to tnie tak konkretnie. To przemówienie, ja szczerze mówiąc myślałem, że to jest fake. Obejrzałem je, najpierw mi znajomy podesłał potem po hiszpańsku, później się okazało, że po polsku można było jeszcze obejrzeć tam z napisami jakoś, tak? I chyba z tydzień czekałem na potwierdzenie, że to jest na pewno oryginał, bo tam w czasie Davos no, różne fejki wychodziły. No ale okazało się, że on rzeczywiście działa, reformuje tą gospodarkę. Trochę podobnie jak w Polsce w latach 90., gdzie zamykano nierentowne firmy państwowe po to, żeby no, uwolnić trochę w ludziach ten potencjał. No ale za każdym razem, jak robisz to, co jest konieczne, a jednocześnie niepożądane, no to ludzie wychodzą na ulicę, no bo jeżeli ktoś jest przyzwyczajony do obijania się w urzędzie, robienia tak zwanej no, gówno pracy, która nie jest kompletnie nikomu potrzebna, pracuje efektywnie 20 minut dziennie, pozostałe 7 godzin przesiedzi,
no to i mężczyzna to płacono, to wychodzi protestować, bo stracił coś i mu się nie podoba. No ale prawda jest taka, że tych ludzi trzeba po prostu zmusić do przejścia do tej produktywnej części sektora. Albo się podszkolcie i zaczniecie sami działać jako ci znienawidzeni przedsiębiorcy, skoro tak kochacie socjalistów. Zobaczcie, jak jest po drugiej stronie. No albo po prostu zaczniecie się przebranżawiać i znajdziecie pracę rzeczywiście w sektorze prywatnym, który daje jakąś wartość dla społeczeństwa. No i właśnie, bo Argentyna mocno skręca w kierunku Stanów do tego stopnia, że coś się mówi, że można by dolara tam wprowadzić zamiast peso i tak dalej, więc widać bardzo jasny kierunek. No i tak naprawdę rok w rok gdzieś tam jest ta wizja, że teraz to już jednak Stany upadną, dolar upadnie, musi to upaść, jedzie to na długach, na oparach i tak dalej, no ale tak jedzie, jedzie i wygląda na to, że tak se jedzie. Mało tego, Amerykanie też nie śpią, więc wygląda na to, że to nie jest tak, że Chińczycy i Rosjanie chcą ich zniszczyć, a oni mówią, ojej, przykro nam, tylko widać, że robią kontrruchy i to chytre, bo wydaje się, że ostatnio w ostatnich jednym, dwóch latach, no to tych Chińczyków też mocno, mocno utemperowali na przeróżne sposoby. Tutaj wojna i trochę problemy Rosji na zasadzie utrata ludzi i arsenału to też Stanom raczej jest na rękę w miarę, więc wcale ten hegemon być może nie jest na tak glinianych nogach, jak się wydawało, więc pytanie, czy jednak za jakiś czas ten BRICS w końcu i tak dalej, oni tam zdominują, czy jednak Stany jakoś to przeżyją i nawet jak będą mieć 25% PKB na odsetki od zadłużeń wydawać, a potem 30, a potem 50, to i tak jakąś magią tym hegemonem do końca naszych dni zostaną. Za każdym razem, jak dolar osłabia się trochę, to słyszymy, że to już jest koniec dolara. Za każdym razem, jak trzeba przegłosować ten podniesienie tego progu długu, który jest wyrażany u nich w dolarach, a nie w procentach, to słyszymy, że jest koniec dolara. Jak dla mnie, szybciej upadnie złotówka, szybciej upadnie euro, na pewno szybciej upadnie peso po raz kolejny, a dolar najprawdopodobniej będzie tą ostatnią z tych walut. Jeżeli komuś się to nie spina, no to myślę, że powinien zobaczyć historycznie, jak duży udział stanowił dolar jako waluta rezerwowa oraz waluta transakcyjna. Gdybyśmy zaraz mieli mieć koniec dolara, no to ten udział by drastycznie spadał. A tak naprawdę to w ostatnim czasie to spadł udział euro, a nie dolara. Także dolar ma się dobrze i uważam, że gdyby Argentyna przyjęła dolara. Generalnie jestem zwolennikiem tego, żeby każdy kraj posługiwał się własną walutą, bo jeżeli masz już drastyczne problemy, no to ostatnią deską ratunku jest odcięcie się od własnej waluty i start od nowa. Grecja na przykład, mimo że zmaga się z kryzysem od 2008 roku, nie może tego zastosować, bo jest w strefie euro. I do dzisiaj ten standard życia w Grecji jest zły, jest bardzo zły. A Argentyna na przykład pokazała, że ma fatalną historię, jeśli chodzi o walutę. Są tam naciski drukować, bo przecież jak nie mamy pieniędzy, to wystarczy wydrukować i będzie powszechny dobrobyt, co po prostu nie działa. Także zobaczymy, jak to będzie dalej. Ja jestem generalnie, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, jestem spokojny. Giełda amerykańska też przez takie postrzeganie Stanów Zjednoczonych radzi sobie przyzwoicie. Teraz na przykład robiłem takie analizy niedawno. Brałem bardzo podobne spółki pod względem globalne ze Stanów Zjednoczonych i na przykład z Europy, bo w Europie jest tanio. I zastanawiałem się, czemu one są tak tanie. Nawet z Jackiem Bartosiakiem niedawno rozmawiałem, czy te wyceny pod względem tych fundamentalnych wskaźników, niższe o 50% w Europie, czy one są uzasadnione. No i ciężko nam było znaleźć aż takie. Także jeszcze raz muszę wrócić do tego, że ta dywersyfikacja jest jednak potrzebna. Bo jeżeli ktoś chce bezpieczeństwa takiego najwyższego, no to może rzeczywiście pakować się na tę giełdę w Stanach Zjednoczonych. Tylko troszkę wiedzy musi mieć na ten temat. A jeżeli jednak te niższe wyceny są atrakcyjne, no to Europa. Swoją drogą w Europie też może znaleźć kilka fantastycznych rynków, które są relatywnie, powiedziałbym, bezpieczne. No, Szwecja, o której chyba nie wspominałem, ma dobrze wyceniony rynek, mimo że to jest rynek tak bardziej technologiczny, a technologia zazwyczaj po prostu jest droższa, bo się szybciej rozwija, są większe marże i to uzasadnia trochę wyższe wyceny. O Hiszpanii już wiele razy wspominałem. No a nie widzisz takiego ryzyka tutaj w Europie
jak ta właśnie, jak to przeregulowanie, jak to całe właśnie Fit for 55, ta pseudoekologia, tu rolnictwo blokowane specjalnie, żeby jakieś inne bokiem wpuścić i tak dalej, bo Unia Europejska, no, to jest jakiś ewenement światowy w tym, żeby tworzyć własną wizję świata, zamiast się dostosować do tego, jak świat działa. No nie? Czyli dokładnie. Zamiast tego, co chcą ludzie, to nieważne, my zmusimy, żeby chcieli jechać Teslą, żeby chcieli jechać tym, żeby chcieli jeść tak, żeby chcieli zrobić to i tak dalej. I no, wydaje się, że to w nieskończoność no, nie może tak działać. Zdecydowanie tak. W Stanach masz dużo mniej regulacji, są niższe podatki, ale to jest wszystko po prostu w cenach. Przez to, że mamy dużo większą regulację w Europie, europejskie firmy nie mogą się tak szybko rozwijać. I one nie będą miały w porównaniu do Stanów Zjednoczonych podobnych wycen. One po prostu właśnie przez to, co powiedziałeś, same w sobie są tańsze. Ale tutaj czasami można znaleźć trochę takie paradoksy. W Hiszpanii na przykład, w której mieszkam od 11 lat, te największe firmy to są molochy, bo ich państwo chroni. I mimo, że one są źle zarządzane, to są maszynki do robienia pieniędzy. Czyli po prostu no, idealny rynek. Nie starasz się? A i tak ta twoja firma ci generuje przyzwoite, przyzwoite zyski, bo nie ma po prostu konkurentów, więc oczywiście tym, kto za to płaci, jest finalny konsument. Bo przez to, że nie ma konkurencji, no to jakość usług jest gorsza, ceny są wyższe, no ale jeżeli patrzysz na to pod względem inwestycyjnym, no to zdajesz sobie sprawę, że są takie rzeczy jak biurokracja i myślisz, czy czasami ta biurokracja działa na twoją korzyść, czy jednak przeciwko tobie. Nie ma takich rynków na świecie, które są jednocześnie niemalże w pełni zderegulowane, jak nie wiem, jak Bliski Wschód. Są bardzo bezpieczne, masz bardzo wysoką konkurencję, jednocześnie z jakiejś dziwnej przyczyny są tanie. Także szkoda, ale tak to nie działa. No to w takim razie, no bo jak pojawiły się Stany, no to w tym roku pojawią się też wybory w Stanach. Co dla Polski oznaczałoby, gdyby wygrał Trump, poza tym, że prawdopodobnie wojna by się zakończyła dość szybko, ponieważ no, Trump słynie z tego, że i wojny zamyka, i za jego rządów raczej Rosja też skora do bitki nie jest za bardzo. Czyli typowe myślenie biznesowe, tak, dogadajmy się, zróbmy interesy i tak dalej. Czyli tu możemy zakładać, że prawdopodobnie tak by było. Ale co jeszcze? Co jeszcze dla nas, Polaków, dla tych, którzy żyją tutaj, co to by mogło oznaczać? Wiesz co, no jest takie, nie wiem, czy błędne, czy nie, takie przekonanie, że jak Trump wygra, to się dogada z Rosją i my bardzo dużo na tym stracimy, bo może Rosja się szybko dozbroi, będzie silniejsza, później nas zaatakuje. I to jest takie bardzo, bardzo uproszczone myślenie, dlatego że jak prezydent obejmuje władzę, to on swojego czasu staje się takim zakładnikiem się staje sytuacji, w której jesteś. To nie jest tak, że ja, wielki prezydent, zrobię nagle to. Nie, nie możesz. Bo tu podjęliśmy już takie kroki i to musimy zrobić. On jest trochę zakładnikiem pewnych ustaleń na najwyższych szczeblach, o których w 90% się w ogóle nigdy nie mówi, nie dowiemy się. Jest zakładnikiem też wielkiego biznesu. Przecież dla przypomnienia, jak Trump wygrał pierwszą... po raz pierwszy został prezydentem, to bardzo szybko rozmawiano o impeachmencie, bo po prostu uciął trochę za dużo kontraktów firmom zbrojeniowym, a to jest jednak potężny sektor. Więc nie możesz tak drastycznie zmienić polityki. Wiele osób uważało, że Biden, który jest chodzącym trupem, będzie zmienił jakąś bardzo politykę Trumpa. A jeżeli spojrzysz na to, co realizuje obecny gabinet, republikanie, demokraci, Biden, Trump, to jest niemalże kopiuj wklej polityki Trumpa, na przykład jeżeli przyjrzymy się relacjom z Chinami. Trump zaczął wojnę handlową z Chinami, bo widział, że Chiny na takiej otwartej globalizacji zyskują nieporównywalnie więcej niż Stany Zjednoczone. A jeżeli masz takie nierówne relacje, no to w pewnym momencie Chiny mogą prześcignąć Stany i będzie za późno. Więc wywrócił stół, który wcześniej od lat 70. tam funkcjonował jakoś i stwierdził, musimy wypracować nowe relacje, jakoś się dogadać, bo to jest wybitnie niekorzystne dla nas, jako dla Stanów Zjednoczonych, czyli patrz, dla naszych firm, dla firm, które płacą u nas podatki, dla naszych obywateli, którym dajemy socjał. Trochę jest z nim patriotyzmu, ale przede wszystkim jest przedsiębiorcą, więc wie, jak ten rynek działa. I zaczął tą wojenkę, a później ta polityka była niemalże w 100% kopiowana przez otoczenie
Bidena i powiedziałbym, że te sankcje, które, od których zaczął Trump, teraz są na dużo, dużo wyższym poziomie. Oczywiście są jakieś tam różnice w kwestiach, powiedzmy, imigracyjnych, polityki zagranicznej, ale no, nie jesteśmy w stanie wszystkiego przewidzieć. Poza tym nie jest jeszcze przesądzone, że Trump wygra. No właśnie, bo ostatnio jak Trump był bliski ponownego wybrania, no to, to pandemia nagle i to wszystko i zawsze jak są wybory w Stanach, to generalnie, czy prawie zawsze, to coś się dzieje magicznie, różne dziwne są losowe zdarzenia, czarne łabędzie pływają z każdej strony i tak dalej. Wtedy to udowadniano Trumpowi, że jednak zignorował straszliwe zagrożenie, które miało położyć nas wszystkich do grobu i nie poradził sobie i tak dalej. I faktycznie zyskało to taką trakcję, że ludzie to przekonało to wielu ludzi i na pewno wpłynęło na wynik wyborów. Czy teraz się też możemy jakichś ciekawych wydarzeń spodziewać? Albo raczej nieciekawych? Na 100%. Inaczej, niekoniecznie pandemia, ale nigdy chyba media tak jednostronnie w żadnym kraju nie stały po stronie jednego kandydata. Może w takiej Rosji. Dlatego, że... Tam są wybory na Putina zawsze. Dokładnie. Także w Stanach w zasadzie były wybory na Bidena. Dlatego, że wszystkie pozytywne rzeczy odnośnie Trumpa były natychmiast wyciszane. Tak jak kiedyś z Ron Paulem, to taki kongresmen ze Stanów Zjednoczonych, z Teksasu, fantastyczny człowiek. Jak kandydował kilkokrotnie na urząd prezydenta, to za każdym razem jak dochodził do głosu, to zaczynały się reklamy i tak dalej. No możesz marginalizować pewne rzeczy. Natomiast to, co było w trakcie tamtych wyborów, no to było aż tak perfidne, że szkoda gadać. No teraz mamy Twittera, który ma jakieś zasięgi, na którym nie ma cenzury. I mam nadzieję, że to trochę Trumpowi pomoże, któremu ja osobiście kibicuję. No. A jak będzie, czas pokaże. Ciekawe, czy za 4 lata będzie tak rozmawiać i zastanawiać się, czy jak myślisz, czy wygra Elon te wybory, czy nie? Właśnie na Twitterze przeczucie. Widziałem taki duet. Czy zagłosowałbyś na ten duet? I był właśnie Trump razem z Elonem. Kto wie, co nas jeszcze czeka. Natomiast... bo zaraz będę chcieć przejść do krypto, ale jeszcze wcześniej takie pytanie trochę, można powiedzieć, psychologiczne mam, bo zastanawia mnie, bo z jednej strony no, trzeba generalnie o świecie wiedzieć. Może nie wszystkiego, nie to, ile samolotów spadło i tak dalej, ale generalnie no, trzeba się trochę orientować, a jak się jest inwestorem, no to już w ogóle. To już w ogóle trzeba być w miarę na bieżąco, żeby rozumieć mechanizmy, które działają na przykład na rynku krypto czy akcji i tak dalej. No i interesowanie się światem generalnie to jest straszna robota, bo to generalnie oznacza przyjmowanie syfu do głowy. Wszędzie negatywne informacje. Po prostu to raczej właśnie na tym się zarabia, co się na świecie dzieje i mimo, że się zarabia, to jednak się dzieje, więc jest to jakoś negatywne. Z drugiej strony przecież wszyscy ludzie przedsiębiorczy, którzy są ogarnięci, oni rozumieją, że obojętnie czy nie, w Polsce będzie PiS czy PO, czy w ogóle będzie można mieszkać w Polsce, czy Polska będzie zburzona i trzeba będzie mieszkać w Urugwaju, to oni sobie i tak poradzą. Jeżeli mają wiedzę, kompetencje i tak dalej, to i tak sobie poradzą. Tylko właśnie, że zawsze się zastanawiam, gdzie tu jest ten balans. Tak? Z jednej strony no, ja sobie i tak ogarnę swoje życie, więc po co się w ogóle? Można się w ogóle zamknąć. Nigdy nie iść na żadne wybory, nigdy o niczym nie przeczytać. Żadna ustawa mnie nie interesuje. Ale z drugiej strony jest ta obawa, dobra, no jak tak wszyscy ogarnięci ludzie zaczniemy robić, to kto pójdzie na protest rolników, albo kto zacznie dyskutować, że trzeba by jednak stawiać ten atom, albo TCPK i tak dalej. Jak wszyscy to oleją, tak? Ludzie dobrej woli będą zajęci swoim biznesem. Wtedy można wszystko wprowadzać, bo ludzie będą totalnie jakby społecznie nieświadomi, więc ciekawi mnie, jak znajdujesz ten balans, żeby z jednej strony wiedzieć dużo o świecie, ale jednocześnie nie dostać od tego depresji, a jednocześnie i tak skupić się na swojej robocie, ale jednak cały czas gdzieś tam uczestnicząc. Media głównego nurtu dla mnie kompletnie nie istnieją, bo tam jest jeden propagandowy bełkot, z czego 90% to są negatywne informacje, bo ludzie negatywne się dobrze sprzedają. Ludzie oczekują, o fajnie, tu kogoś zabili, tu jakiś wypadek. I kliknięcia są, a z kliknięć czy z czasu antenowego po prostu żyją media. Ja staram się czas poświęcać tylko i wyłącznie na skróty z newsletterów. Kiedyś sam czytałem newslettery, czyli ktoś za mnie po prostu filtrował najważniejsze informacje i przedstawiał to w jakiejś skróconej formie. Dzisiaj mam po prostu skróty z newsletterów dzięki tam moim pracownikom. Pewnie 1500 stron ogarniamy miesięcznie, z których ja powiedzmy dostaję już teraz 200. Więc dostaję najważniejsze rzeczy i tam niespecjalnie staram się przejmować tym, że tu jest negatywnie, tu jest pozytywnie.
Staram się po prostu na to jakoś tak patrzeć bezosobowo, bez emocji. Może dlatego, że ja nie dostaję takiej papki negatywnej, jaka jest serwowana przeciętnej osobie. Natomiast ja odcinam się od negatywnych osób. Ostatnio wręcz zablokowałem jedną osobę, bo mi znowu wysłała tam, że negatywne informacje, coś zdanie, że można iść do więzienia za płatności gotówką powyżej jakiejś kwoty. Co mnie to obchodzi? I to już było po dwóch ostrzeżeniach, więc trzecią po prostu jest blokada, nie chcę więcej z taką osobą mieć żadnego kontaktu, więc stawiam naprawdę czasami takie brutalne bariery. Jeżeli ktoś jest zbyt negatywny, jest narzeka, nie chcę mieć do czynienia z takimi osobami. Ludzie, których mam koło siebie, to są niesamowicie pozytywne osoby, są zadowolone z tego, co mają. Okej, mają więcej niż przeciętna osoba, ale przede wszystkim potrafią to docenić, potrafią się z tego cieszyć i potrafią znajdywać przyjemności w takich, nie wiem, codziennych, prozaicznych rzeczach. Czytałem niedawno taką książkę Niewolnicy dopaminy. I tam na przykład znalazłem pewne wyjaśnienie, czemu ja jestem taką pozytywną osobą. Jak wchodzisz codziennie do zamrażary, gdzie masz lodowatą wodę, gdzie cię nogi czy dłonie cholernie bolą przez pierwszą minutę, przez drugą cię po prostu bolą, później już masz jakiś tam odlot dopaminowy, no to ta linia, która determinuje, czy jesteś zadowolona, czy jesteś przygnębiony, nagle przesuwa się w kierunku tego przygnębienia. Chodzi o to, że jak doświadczasz tak nieprzyjemnych rzeczy, jakim jest na przykład morsowanie zaraz jak wstanie z łóżka, to później każdy detal sprawia, że się z niego cieszysz. Dla normalnej osoby to będzie naturalne, co z tego. A to ci daje wręcz przyjemność. Także staram się korzystać właśnie z rzeczy, które sprawiają, że jestem szczęśliwą osobą. Czyli zdrowie fizyczne to przecież, i często o tym zapominamy, że to jest przecież zdrowie psychiczne też, bo gdzie jest psychika? No w mózgu, a mózg to jest organ jak serce czy nerka. To jest wszystko jak system naczyń powiązany. Ja miałem tam jakieś drobne symptomy fizyczne, trochę mi się ostatnio w głowie kręciło, myślałem, że to była kwestia... Po trzecim winie. Nie. Myślałem, że za mało elektrolitów. Okazało się, że ktoś tam jest badał, mam mega ciężką boleriozę i wszyscy się dziwią, nie, chodzi o poziomy krętek bolerii, że ja praktycznie nie mam żadnych symptomów, a nie mam symptomów dlatego, że ja się odpowiednio prowadzę. I to pokazuje też, jak ważne to jest. Znaczy, ja sobie z tym poradzę w ciągu maksymalnie 3 miesięcy, bo da się, ale jeżeli dbasz o swoje zdrowie, czytasz o tym, jak funkcjonuje nasz organizm i robisz wszystko, żeby z tych drobiazgów zbudować silne ciało, bardzo sprawny umysł, no to takie drobiazgi, którymi ludzie się martwią, później są kompletnie bez znaczenia. Trzeba mieć po prostu wiedzę i finansową, bo jest potrzebne. Jak masz pieniądze, to masz komfort psychiczny, który sprawia, że ten jeden czynnik stresogenny, jakim jest zarabianie, zostanie wyeliminowany. Jak jesteś spokojny, to łatwiej jest ci analizować pewne rzeczy. Jak do tego masz trochę wiedzy, znasz historię i wiesz, jak funkcjonują pewne cykle, to też łatwiej jest podejmować pewnego rodzaju decyzje inwestycyjne. I to samo dotyczy zdrowia. Okej. No ale to jeszcze przy tym bym dopytał, bo tu myślę, że to jest ten poziom, gdzie ja chciałbym być, bo widzę, że na przykład są takie sytuacje, na przykład aktualny rząd, wiadomo, że prawdopodobnie, a raczej już na pewno będzie zmierzał do tego, żeby w Polsce imigracja wzrosła i to nie tylko ze wschodu uciekinierzy wojenni, tylko z przeróżnych kierunków uciekinierzy przeróżni i już to widać tak naprawdę na ulicach miast większych. Jak ktoś odwiedzi teraz Wrocław, Warszawę, Katowice, no to widzi kosmiczną zmianę etnograficzną, nie wiem, czy to tak się mówi. I teraz z jednej strony dla mnie jako jednostki, no to mogę sobie powiedzieć, dobra, no i tak będę mieszkać tam, gdzie będę chcieć, jak trzeba, to się człowiek może wyprowadzić, a jakby tu się zrobiła druga Francja czy Niemcy, no to się najwyżej ochronę wynajmie i też się będzie normalnie żyło, ale mimo to, że mam jakby personalne rozwiązanie, że wiem, że i tak sobie poradzę i tak będzie ogarnięcie, to jest taki ból, że kurczę, no
kraj mi psują, no po prostu. Tak, wiesz, masz auto rozumiem, i tak. Stać cię na 10 kolejnych, ale to, że ci jednak ktoś je rysują, to cię wkurza, tak, nie? Oczywiście. Więc masz na to jakiś patent taki, że rzeczy się dzieją i nawet jak sobie osobiście z nimi poradzimy, no to jednak są wkurzające. Wiesz co, znieczuliłem się już chyba całkowicie. Po wynikach wyborów przeżyłem taki zawód, jak zobaczyłem, że... Leczenie dżumy cholerą zawsze u nas działa dobrze. Dokładnie tak, że chyba ludzie jednak wolą, jak ich tam ktoś dyma. Mm. Raz Amerykanin, raz Żyd, raz Niemiec, więc... Także... Co mogę powiedzieć? No, wszyscy, którzy... Czyli nie mieć oczekiwań po prostu, to jest rozwiązanie. No, ludzie głosowali na to, żeby ich, nie wiem, dalej... Inaczej, nie dalej. Żeby po kilku latach przerwy dymało ich niemieckie lobby. Żeby sprowadzać ich imigrantów. Bo przypominam, że Tusk bardzo chciał w 2015 roku ściągać całą rzeszę uciekinierów z Syrii. Płci męskiej w 90 paru procentach. Także no, nie mamy i pewnie nie będziemy mieli uranu, nie będziemy mieli atomu dokładnie, ale wszyscy ci cieszą, bo przynajmniej nie rządzi PiS. I to jest właśnie pokazane, jak ludzie na najwyższym szczeblu potrafią rozgrywać głosujących. Także cieszę się, że tu nie mieszkam. Mam nadzieję, że nie spowoduje napływ imigrantów takich kryzysów, jakie są, właśnie jak powiedziałeś, w Niemczech, we Francji. Jak ktoś nie wie, czym się może skończyć ta otwarta polityka, no to może powinien się do Paryża przejechać, tam do kilku dzielnic, może przeżyje. Tam raj dla palaczy, bo zawsze coś w pobliżu płonie, to może odpalić. I to jest właśnie piękny case. Przecież w 99 roku, kiedy Francja wygrała Mistrzostwa Świata w nogę, tam wszyscy mega świętowali na ulicach. To było wszystko fajnie, kulturalnie zrobione. Jak wygrali poprzednie, nie ostatnie, no to właśnie ognisko na ognisku. No przynajmniej ciepło mieli. A jeszcze jak wygrali z Marokiem, to w ogóle to wojna domowa. Tak, no, to powiedzieć. To jest inna kultura. No. Naprawdę, kiedyś byłem bardzo otwartą osobą i tak dalej, natomiast ta europejska polityka imigracyjna doprowadziła do tego, że jestem rasistą. No ale to jest... Takie są różne błędne założenia, nie? Tak jakby auto równe, tak? Że wszystkie auta są równe, takie same, a tak przecież nie jest. Nie z kulturami jest. Też tak nie jest. Nie? Że są lepsze kultury i są gorsze i jest to brutalne, no ale to są fakty, no. To tak są kultury, w których się na przykład kobiet nie szanuje, no to ona przynajmniej pod tym kątem jest gorszą kulturą. Oczywiście. I trzeba to mówić prosto, nie? Nagle wykluczasz połowę społeczeństwa z życia. Także... Jak się ten kraj ma, ich kraj ma się rozwinąć, jeżeli wykluczają automatycznie połowę społeczeństwa? I czy mamy to akceptować? No kurczę, zacznij otwarcie z krzyżem chodzić w krajach Bliskiego Wschodu. No, to może być, kto cię w krzyżu potem będzie łupać. Dokładnie, dobrze powiedziane, a my mamy być tutaj tolerancyjni. Na szczęście w Hiszpanii się budzą. No są tam ostre protesty. Hiszpania chrześcijańska, nie muzułmańska. O, to aż tak. Tak. Się nie spodziewałem po braciach Hiszpanach. Myślałem, że już gra jest przegrana. Ale... Nie, wychodzą na ulicę. Widzą, co jest we Francji. Ciekawi mnie na przykład, bo nie wiem, czy wiesz, że do Dubaju jak się wlatuje, to sprawdzają płeć w dowodzie. Jeżeli jesteś nijakiej płci, że tak powiem, to nie wpuszczają w ogóle. Nie ma prawa ktoś super. Po zmianie albo niezdeklarowany wjechać tam. Nie, także no, mają swoje zasady, no i co? No można się pultać, że nierówno, że coś tam, no tak naprawdę co? Ale dbają o swój interes, nie? Jak pultać się? 92% dzieciaków, które zmieniły płeć przed 18 rokiem życia za zgodą rodziców, żałuje tego w momencie, kiedy są już dorosłymi osobami i mają pretensje do swoich rodziców. Ilość prób samobójczych ludzi po zmianach płci jest kosmicznie duża. Oczywiście. Abstrakcyjnie duża. No ale dobra, bo my tu chcemy kasę robić. Ludzie czekają, mówią, dobra, kasę dawać. Give me your money. Bitcoin. Bo Bitcoin wydaje się prostym aktywem, 3 lata do góry, rok w dół i tak to w sumie od początku leci. Tak, i tak od 9 lat. No właśnie, ale teraz weszły ETF-y na Bitcoina, rekordy ceny pojawiły się przed halvingiem, co jest zazwyczaj, raz. No właśnie, więc już jest nietypowo, do tego zwykły John Kowalski może inwestować w Bitcoina, nie mając pojęcia,
po prostu zlecając to Vanguardowi i tak dalej, czy BlackRockowi, więc no i nagle ATH 72 tysiące tak wcześnie, jeszcze rok niby ma rosnąć, no ale z drugiej strony taki umysł inwestora mówi, że kurczę, jak idzie tak szybko, to trzeba się cashować i poczekać z boku. Jak teraz to widzisz? Cieszę się, że przyszła ta korekta. Bo mieliśmy miesiąc w miesiąc wzrost, tam chyba 7 miesięcy, coś co praktycznie się nie zdarzało. Nie mieliśmy do tej pory żadnej korekty, a tak przypomnę tylko, że w trakcie poprzednich cykli zazwyczaj w ciągu jednego cyklu wzrostowego mieliśmy 3 korekty przekraczające 30% i to na Bitcoinie, czyli na Etherze 35%, na altach to już w ogóle. A teraz w zasadzie nie było to. Tam była korekta, o ile dobrze pamiętam, chyba 18%, może około 20%. Więc dobrze, że to przyszło, bo oczyściło trochę rynek, bo pojawiło się już mnóstwo takich, nazwijmy to, nowych inwestorów, którzy nigdy nic nie zainwestowali, nie mieli akcji, nie mieli, nie wiem, obligacji, złota, a nagle stawali się, no wchodzili na rynek krypto. Oczywiście najgłupszy powód, bo rośnie. I trzeba trochę to osoby wytrząść z rynku. Ja osobiście nie wiem, jak długo potrwa teraz ta korekta. Jestem pozytywnie nastawiony zarówno do Bitcoina, jak i do Ethera. Na Ethera niedługo będą pewnie klepnięte ETF, bo tak naprawdę nic nie przemawia za tym, żeby tej zgody nie było. Co więcej, za zgodami stoi gigantyczny kapitał, no bo znowu mówimy BlackRock, Fidelity, czy po prostu ci duzi gracze. Ci najwięksi, można powiedzieć. Więc no, nagle się okazuje, że tak jakiś porównywałem, ludzie, którzy są na tym rynku, na rynku krypto, w stosunku do ludzi, którzy mogą teraz nagle inwestować, już nie zakładając sobie konta na giełdę w krypto, przychodząc na ML-e wszystkie, tylko mogą inwestować za pośrednictwem tych ETF-ów, no to jest jakiś 8-krotnie większy potencjał. Co nie znaczy, że nagle taki kapitał napłynie, ale mówimy tu o potencjale, bo nikt nie wie, jak silny wpływ na rynek kryptowalut wywołają ludzie, którzy inwestują nie za pośrednictwem giełd krypto, tylko za pośrednictwem tych ETF-ów. Ale jak widziałem po prostu, jak duży był napływ na kapitału do ETF-ów, jak mało było dostępnych, czy do bitcoinów, na przykład na giełdach krypto, po halvingu w ogóle jeszcze mniej bitcoinów będzie trafiało na rynek, dwa razy mniej niż do tej pory, no to wszystko przemawia za wzrostami, a że mieliśmy bardzo wysoki poziom optymizmu. Powiem tak, to co ostatnio się działo przed korektą, no to mi przypominało trochę kwiecień, maj 2021 roku, gdzie mieliśmy ten poprzedni, pierwszy szczyt, około 60 tysięcy na Bitcoinie i też znowu wszyscy byli tak mega, mega pozytywnie nastawieni do wzrostów, ale on miał miejsce wtedy 2,5 roku po osiągnięciu dołka. A teraz taka sytuacja miała miejsce rok i 5-6 miesięcy. Także dużo, dużo szybciej. No wydaje mi się, że te ETF-y naprawdę namieszały. No i to będzie najprawdopodobniej kolejny czynnik, który będzie pchał te ceny jeszcze wyżej. No a w takim razie, no bo tak mówimy, nie? Że do tej pory było to takie przewidywalne i teraz przewidując, gdyby nic się nie zmieniło, no to tak naprawdę październik 25 roku, to mniej więcej tam gdzieś tak powinien być ten szczyt i tam wszyscy jesteśmy zylionerami i tak dalej. No ale właśnie, czy faktycznie, albo z drugiej strony, skąd byś wiedział, albo czym byś się kierował, że nie wiem, za miesiąc jakby Bitcoin był jednak za 30 tysięcy dolarów nagle, skąd byś wiedział, czy to jest jednak korekta, czy właśnie zmiana cyklu i teraz będzie inaczej, na jakiej zasadzie podjąłbyś taką decyzję, bo musiałbyś przecież podjąć, skoro jesteś w to zapakowanym finansowo, no nie, więc trzeba będzie decydować, czy czekamy do października, czy nie, ale jeżeli nie, to dlaczego nie, żeby nie było jak taki zdesperowany inwestor, no, spada, to uciekamy, nie? Gdyby Bitcoin tąpnął do 30 tysięcy, no to oznaczałoby spadek o ponad 50%, bardzo duże, i wtedy najprawdopodobniej bym dokupił jeszcze. Obecnie mam tam trochę ponad 20% w krypto, więcej w Etherze, trochę mniej w Bitcoinie i najprawdopodobniej bym wtedy kupił, ale moim zdaniem, że gdyby miało dojść do aż tak dużego spadku, to mielibyśmy spore spadki na szerokim rynku, czego też nie powinniśmy absolutnie wykluczać, dlatego że jest coś takiego jak odwrócona krzywa dochodowości.
Ja już nie będę, kiedyś to opisywałem u Ciebie w odcinku, więc nie chciałbym tego powtarzać, ale generalnie, kiedy w przeszłości dochodziło w 7 przypadkach do odwrócenia tej krzywej dochodowości, no to po jakimś czasie, zazwyczaj to było 14 miesięcy było, dochodziło do jakichś poważnych spadków na rynkach akcji. Mieliśmy albo BESSE, albo kilka miesięcy po prostu spadków o różnej wielkości, a teraz jeszcze do czegoś takiego nie doszło. Krzywa się odwróciła na bardzo długo, bardzo mocno i mimo wszystko spadków nie ma. Mhm. Niby mamy ten optymizm na rynkach, ale to jest tak naprawdę taka sytuacja w uproszczeniu. 7 największych spółek technologicznych powiązanych z AI ciągnie rynek, a pozostałe tam 493 albo stoją w miejscu, albo nic specjalnie nie zrobiły. Bo jest ogromna dysproporcja pomiędzy tymi gigantami, którzy rzeczywiście spowodowali te wzrosty, a pozostałymi tam spółkami z tego głównego indeksu. Małe spółki fatalnie sobie w ogóle radzą. Więc gdybyśmy teraz mieli takie spadki na szerokim rynku, większe na Nasdaqu, czyli na spółkach technologicznych, no to krypto rzeczywiście mogłoby tak zjechać. I czemu w ogóle był ten mój wywód? Gdyby doszło do takich spadków na całym rynku, no to Fed by zareagował w tradycyjny sposób dla siebie. Obniżamy stopy procentowe bardziej niż wspominaliśmy, a na razie wspomnieli tam o 4 obniżkach tam delikatnych. I nic nie wspomnieli o dodruku. Natomiast gdyby ta panika na rynkach się pojawiła, to będzie konkretne cięcie stóp procentowych, konkretny dodruk. No i wtedy moglibyśmy mieć sytuację podobną jak po COVID-zie, kiedy tam Bitcoin stracił chyba 60% w ciągu miesiąca, a później wrócił do punktu wyjścia znowu na fali do druku i takiego hura optymizmu, wywołanego znowu tym dodrukiem. Czy tak naprawdę to zakładasz w sumie, że obojętnie co się będzie działo po drodze, ile tych korekt i jak bolesnych by nie było, to w zasadzie i tak prawdopodobnie czekanie do tego października 25 to jest najrozsądniejszy ruch? Nie do końca. Ja na przykład w trakcie... Ja już zbudowałem swój portfel krypto i będę się kaszował na pewno nie w październiku 25, tylko na fali wysokiego optymizmu. Jeżeli znowu będzie nawet wyższy poziom niż teraz ostatnio, jeżeli, nie wiem, jest taki wskaźnik CBBI, to jest tam wskaźnik pochodzący chyba z 8 bądź 9 innych wskaźników, będzie znowu na poziomie tam 80, 85, 90, to się będę systematycznie cashował. Mhm. Jeszcze dokładnie nie wiem, co będę robił, dlatego że w poprzednich dwóch hossach, w drugim i trzecim etapie hossy, no w drugim zazwyczaj, to alty dosyć mocno ciągnęły, czyli takie mniej znane kryptowaluty, a w ostatniej fazie to zazwyczaj te shitcoiny, czyli różne projekty kompletnie nic nie warte, które rosły tylko na fali tego, że można coś odsprzedać komuś drożej. I teraz mam trochę taką zagłostkę, czy rzeczywiście te alty będą szybciej rosły niż na przykład Bitcoin czy Ether, no bo jeżeli mamy już w tym momencie 13 ETF-ów na Bitcoina, zaraz dojdą nam ETF-y na Ethera, czyli w te konkretne dwie kryptowaluty będą mogli inwestować inwestorzy, którzy wcześniej nie inwestowali w krypto i którzy nie chcą inwestować bezpośrednio poprzez giełdę krypto, nie chcą się bawić w ledgery, trezory i tak dalej, czy tam metamaski, to jest potężna siła zakupowa. I osobiście nie wiem, jeszcze nie jestem przekonany co do tego, czy przypadkiem ten ogromny kapitał z tego rynku tradycyjnego nie doprowadzi do większych wzrostów dalej na Bitcoinie i Etherze niż na altach. Zastanawiam się, analizuję to, ale nie mam jeszcze wyrobionego zdania. Nawet zastanawiałem się, czy nie powstaną ETF-y na alty. I na razie z tego, co widzę, powstają indeksy, czyli tych głównych, załóżmy, 20 kryptowalut, ale tutaj znowu główną dominującą rolę odgrywa Bitcoin. Zaraz za nim jest Ether. I później są tych kolejnych 18 kryptowalut, tych najważniejszych. Co tam jest? Jest Atom, jest Polka, jest Polygon. No, bardzo łatwo to sprawdzić. Więc jeżeli powstawałyby bardziej ETF-y na szeroką gamę kryptowalut, no to tam znowu dominującą rolę będą odgrywać te dwa, więc no mam pewne wątpliwości. Na razie sobie spokojnie siedzę, mam już portfel krypto zbudowany całkowicie na tą hossę i teraz po prostu cieszę się, że tak fajnie to wyszło do tej pory i obserwuję, co będzie dalej. Ale na pewno nie będę czekał do końca. W zeszłym cyklu wyszedłem całkowicie
i byłem w zdecydowanej mniejszości osób, które się całkowicie skaszowały z krypto. A to w takim razie, jeżeli, no bo zaraz będą te ETF-y na Ethereum, a z kolei Ethereum samo w sobie ma coraz ciekawsze fundamenty, coraz więcej przemawia w ogóle za tym projektem. Dla wielu ludzi kryptowaluty równa się Bitcoin i potem nie wiadomo co, no ale tak naprawdę to Ethereum to jest bardzo poważny gracz tutaj. Niektórzy mówią nawet o flippeningu, że kiedyś rynek, kapitalizacja Ethereum będzie większa niż Bitcoinowa. I kto wie, no może tak być. Czy uważasz, że jak dziś ktoś by wchodził, albo ty, jakbyś dziś chciał dokupić, to bardziej byś dokupywał porówno, czy może właśnie tak, że 90% jednak Ethera teraz w ramach gry na ETF-y wchodzące zaraz? Ja w tej pierwszej fazie HOSSy miałem 70% w Bitcoinie, 30% w Etherze. Tam miałem jeszcze krótki epizod z Maticiem na samym początku HOSSy, ale przez większy etap tego pierwszego etapu to była jednak przewaga Bitcoina, 2 do 1 w uproszczeniu. Teraz już jest odwrotnie. Przechodziłem tam w trzech fazach. Tak mi się wydaje, że w trzech. I teraz mam 70% w Etherze, 30% w Bitcoinie. Co jak pokazało na przykład obecna Bessa, czy tam korekta, no okazało się trochę błędem, bo gdyby na przykład tej wymiany teraz dokonał, no to byłby trochę lepszy kurs Bitcoina do Ethera, no ale będę się rozliczał z hossy całej, jak się spieniężę. Tak jak powiedziałeś, no za Etherem przemawia więcej rzeczy. Jest to już projekt w pełni deflacyjny. Ostatnio przeszedł taką małą rewolucję technologiczną, która też pozwoliła na obniżenie cen. No moim zdaniem dużo więcej w obecnej fazie hossy przemawia za większymi wzrostami na Etherze niż na Bitcoinie. Między innymi dlatego przechodziłem. I szczerze mówiąc, nie wiem jeszcze, czy przejdę jeszcze bardziej, może 80-20, czy te 30%, które jest w Bitcoinie, może powędruje do kilku altów. Ten mój zespół krypto analizuje cały czas kilka projektów. Jest mnóstwo bardzo fajnych projektów, nie tylko dobrych marketingowo, ale przede wszystkim dających faktyczne rozwiązania, z których ludzie tworzący projekty, firmy oparte o technologię blockchain rzeczywiście korzystają. Tylko jeszcze nie wiem, czy to jest właściwy moment. Gdyby doszło do korekty, to myślę, że lepszy byłby to moment na przejście właśnie z Bitka do kilku projektów niż w tym momencie. Mm-hmm. Okej, okay. Super, no mógłbym Cię tak zamęczać tutaj godzinami, ale chyba nie do końca możemy, bo Ty masz, jak jesteś w Polsce, to masz mega aktywny grafik, co chwilę coś się dzieje, tu konferencja, tu wywiad i tak dalej, więc tylko ostatnie pytanie, tegoroczne pytanie charakterystyczne dla tego programu, jedna technika, metoda zarządzania sobą w czasie, która jest dla Ciebie świetna i faktycznie poprawia Ci jakość życia. Wysypianie się. O, proszę. Tak, myślę, że to jest bardzo istotne, dlatego że wiele osób uważa, że powinno spać krócej, dlatego że mogą w tym czasie zrobić jakieś wartościowe rzeczy, a ja w momencie, kiedy jestem naprawdę wyspany, to pracuję krótko, ale bardzo, bardzo efektywnie. Mój umysł działa wtedy na najwyższym poziomie. Nie piję absolutnie kawy. Zrezygnowałem z kawy jakieś tam, nie wiem, 3 lata temu, już pewnie później piłem yerba mate jako substytut, a dzisiaj, kiedy wstaję, jestem mega wyspany, mój umysł funkcjonuje na bardzo, bardzo wysokim poziomie. Uwaga, uwaga, przypominam, że cały dzisiejszy odcinek, a tak naprawdę najważniejsze elementy, te najbardziej rozwojowe, te, które Ty możesz zastosować w swoim życiu, zostały przez nas spisane do PDF-a, którego zupełnie bezpłatnie możesz pobrać pod tym nagraniem. Także jak wejdziesz w opis tego filmu, znajdziesz tam linka do tego PDF-a, możesz pobrać i już za minutę możesz sobie to nawet wydrukować, albo powiesić na lodówce, albo ustawić na tapetę w komputerze i po prostu powtórzyć kluczowe elementy dzisiejszej rozmowy. I staram się z tego korzystać. Ale też, żeby się dobrze wyspać, no to noszę takie okulary, nie wiem, czy zetknąłeś, eye shield. Takie. Do blokowania światła. Blokujące światło niebieskie, tak. No, Sebastian Klichowski mi zrobił specjalnie dla mnie, bo nie podobały mi się oprawki. Więc bardzo mu dziękuję za to. I zauważyłem, że może nie skróciłem jako czas, który potrzebuję na wysypianie, albo może marginalnie. Najpierw wydawało mi się, że się szybciej wysypiam. Ale teraz po prostu lubię odespać te 8 godzin, ale jestem no niesamowicie wyspany, wypoczęty, czuję, że naprawdę bardzo, bardzo dobrze się zregenerowałem. Także myślę, że ten sen jest bardzo, bardzo istotny w kontekście zarządzania czasem, bo jeżeli dzięki temu, że się dobrze czujesz, możesz wykonać daną czynność w ciągu 40 minut zamiast godziny,
no to już jest spora oszczędność. Jeżeli jednocześnie znasz takie techniki czy swoje słabości, ja jeżeli się czemuś poświęcam, no to odcinam się od wszystkich, wyłączam wszystkie komunikatory, komórka jak najdalej, wyłączam od razu maile i koncentruję się na jednej czynności, później drugiej, trzeciej. Później w ciągu dnia coś, co musi przerwać taki tryb pracy, zawsze jest. Albo wskoczę do basenu, albo do zamrażarki, albo poćwiczę szybko, żeby bardzo intensywnie, żeby organizm się zwyczajnie zresetował. Mhm. I wtedy 15 minut później mogę wrócić do pracy i jestem znowu w 100% gotowy. Super. Ciekawy w ogóle jest case z tym snem, dlatego że nawet dosłownie dziś czytałem taki artykuł naukowy, przeciekawy, że właśnie podczas snu bardzo aktywne są ciała migdałowate, odpowiadające za reakcję walki lub ucieczki i to ma podobno związek z tym, że mózg przez sen analizuje, co się wydarzyło, co było złe, dobre, niebezpieczne, czego trzeba unikać i tak dalej, i dlatego ludzie, którzy mają niedobory snu, a to się zwłaszcza dzieje w końcowych fazach, to ich mózg ma to nieprzerobione i przez to oni w ciągu dnia są i bardziej drażliwi, i bardziej nerwowi, nadmiernie emocjonalni i tak dalej. No a jak mamy epidemię niedospania, no to mamy też epidemię zmanierowanych ludzi, którym wszystko w życiu przeszkadza. A jeżeli jesteśmy inwestorami, no to tym bardziej kontrola emocjonalna to przecież jest klucz. Także wszystko się ciekawie zazębia. W związku z czym, cóż, czego ja ci mogę życzyć w takim razie? To jest moje ostatnie pytanie. Zdrowia, to jest najważniejsze. Przecież samochód możesz zmienić. Jak masz umysł i doświadczenie, to pieniędzy zawsze możesz zarobić więcej. A zdrowie to jest coś takiego, którego no, masz jedno ciało i go nie wymienisz. Zawsze no to ja ci życzę zdrowia i jednocześnie szczęścia, dlatego że moim prezentem dla ciebie na dziś jest nasza książka Wzór na szczęście. O, rewelacja. Napisana Dziękuję przez serdecznie. Gościa, który ma niesamowicie inspirującą, choć niełatwą historię. Także Google X. Lubię właśnie czytać, bardzo lubię czytać historie ludzi, którzy osiągnęli bardzo dużo w swoich dziedzinach. Nieważne, czy są przedsiębiorcy, finansiści, sportowcy. No, takich ludzi warto się uczyć. Także dziękuję. Super. To jest w ogóle ciekawy case, bo on jako zawodowy inżynier z Google'a stworzył właśnie wzór na szczęście. To nie jest metafora, to jest dosłownie wzór. Wzór na szczęście, tak? Bo on stwierdził, że inżynieryjnie też należy do psychologii podejść i wyliczyć, jak na przykład być szczęśliwym. Więc bardzo ciekawy case. Ja ci życzę zdrowia, szczęścia i dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Cieszę się, że mieliśmy okazję na żywo, bo to jednak zawsze jest 100 razy lepsze niż te internety, no chociaż brzmi już jak boomer z dziaders, no ale akceptuję to, także wszystkiego dobrego oficjalnie. Dzięki wielkie. I do następnego. A was prosimy o komentarze, lajki i oczywiście udostępnianie. Dzięki bardzo, do wkrótce. Cześć. Na razie. Hej.